Za tydzień rozpoczynają się dni chrzanowa. Policja zapowiada wzmożone patrole i objazdy. 4 czerwca zaczynają się dni chrzanowa. Dla mieszkańców najbliższy weekend szykuje się zatem wiele atrakcji, ale dla kierowców pewne utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta. Czego możemy się spodziewać? Od 4 do 6 czerwca tego roku utrudnienia będą występowały w 3 miejscach, mianowicie na ulicy Krakowskiej, czyli od wiaduktu do ulicy Śląskiej, na ulicy Kusocińskiego będzie to zakaz ruchu na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Sienkiewicza, na ulicy Gancarskiej, ale będzie to ten odcinek od ulicy 29 listopada do ulicy Krakowskiej, no i będzie też zamknięty ten odcinek na długości placu Tysiąclecia, czyli od ulicy Krakowskiej do ulicy Kusocińskiego przed Domem Kultury. To będą te główne utrudnienia, tam będzie zakaz ruchu i wszyscy kierujący będą musieli w tym momencie skorzystać z tych objazdów, a one będą przebiegały ulicą Kusocińskiego do ulicy Broniewskiego i tam do ulicy Mieszka I i w kierunku na ulicę Wodzińską bądź też na ulicę Zieloną.